Dawno się nie widzieliśmy, co? Bo one były święta, była długa przerwa i teraz mamy pierwszy film, słuchajcie. Trochę czuję, jakbym zardzewiał. To jest strasznie dziwne uczucie. Kilka dni bez takiego ciągłego nagrywania i nagle jakbym robił to po raz pierwszy. No dobra, może nie po raz pierwszy, ale jakby zdecydowanie czuję się trochę tak, jakby minęło zdecydowanie więcej czasu niż faktycznie minęło. Mam dla was dzisiaj materiał, który będzie czymś, czego nie robiłem od dawna, czyli taki step by step, czyli krok po kroku pokażę wam, jak powstaje konkretna figurka. I to jest pierwsza część tego materiału, na który serdecznie was zapraszam. Ten film został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Cześć, ja się nazywam Samuel i żyję z malowania figurek. W dzisiejszym odcinku pomalujemy sobie razem, to znaczy ja pomaluję, a wy możecie to oglądać i jeżeli chcecie, możecie razem ze mną przejść przez cały proces i pomalować tę samą figurkę u siebie. Będziemy malować figurkę Blood Bowla. Model, który będzie dzisiaj malowany, to tak zwany Mighty Zug, czyli jedna z imiennych postaci do tej gry figurkowej. Dla osób, które nie są w temacie, pierwsze z wyjaśnieniem, że Blood Bowl to taka warhammerowa, staroświatowa, nie mylić z Age of Sigmar, wersja futbolu amerykańskiego. Przy czym jest to gra, chyba bardziej, trzeba powiedzieć, że jest to bardziej planszowa gra z figurkami, aniżeli gra bitewna bądź jakiś skirmisz. Ja się na tym za bardzo nie znam, ponieważ ja w figurki praktycznie nie gram, za to pokażę wam, jak pomalować takiego gościa. Na sam początek musimy umieścić naszego zawodnika na jakiejś podstawce. Ja do tego celu wybrałem sobie taki ładny drewniany cokolik. Postanowiłem, żeby nie używać zwykłej podstawki, ponieważ ta figurka nie będzie służyła mi do gry, tylko dołączy do mojej kolekcji prac, które akurat sobie zostawiam do domu. I również wy, jeżeli malujecie dla przyjemności i nie malujecie figurek tylko i wyłącznie do grania, również możecie zamontować wasze modele na przykład na takich drewnianych cokołach bądź wykonanych z innych materiałów, jeśli taka wasza wola. Mój model był wcześniej zapodkładowany, miał na sobie trochę farby, dlatego postanowiłem go zmyć i użyć na nowo na potrzeby dzisiejszego filmu. W przypadku malowania takiej figurki dla mnie osobiście dosyć istotnym elementem jest to, żeby upewnić się, że model jest stabilny, słuchajcie. Najprostszym sposobem na to, żeby zyskać stabilność, jest tak zwane zapinowanie modelu. Polega to na tym, że bierzemy figurkę, bierzemy podstawkę, w tym przypadku cokół, i w jednym i w drugim wiercimy przy pomocy ręcznej wiertarki najlepiej otwory. W przypadku modelu no, wiercimy najczęściej w nogach, w przypadku podstawki no, to wiercimy w miejscu, które lepiej jest sobie wcześniej przyłożyć ten model i sprawdzić dokładnie, gdzie to ma być. Następnie ze spinacza odcinamy taki mały kawałek druciku. Zazwyczaj większość wiertarek modelarskich w takim podstawowym zestawie ma wiertełko, które odpowiada mniej więcej rozmiarowi właśnie takiego spinacza. Więc jeżeli używacie tego wiertełka bądź ciut dosłownie większego, to idealnie się właśnie nada do tego celu i taki spinacz fantastycznie po prostu nadaje się na pin. Używamy troszeczkę kleju, w tym przypadku będzie to super glue, wsadzamy spinacz w obydwa otwory i spasujemy figurkę z podstawką. Ja, żeby się upewnić, że wszystko mocno trzyma, użyłem jeszcze dodatkowo aktywatora kleju cyjanoakrylowego do takich klejów jak kropelka czy właśnie super glue. Krokiem numer dwa jest zabezpieczenie tej podstawki, tego całego cokołu przed zabrudzeniem. Ponieważ w dalszej części mam w planach to, żeby ładnie to drewno zabejcować i tym samym nie chcę, żeby podczas procesu malowania jakakolwiek farba się tam dostała. Najprostszy sposób na to po prostu wzięcie kawałka taśmy klejącej i obklejenie takiego cokołu dookoła. Możecie się zastanawiać, czy podstawkę robić teraz czy później. Ja zdecydowałem, że chcę, żeby podstawka prezentowała takie typowe boisko do Blood Bowla, więc jeszcze umieszczam na niej odrobinę pasty modelarskiej, której używam najczęściej do swoich modeli. Kiedy taka pasta już wyschnie, mamy obklejoną podstawkę, w sensie cokół, możemy zabrać się do podkładowania. Ja do tego celu zdecydowałem użyć podkładu Mr. Hobby w wersji szarej, który jest dostosowany również do podkładowania żywicy, ponieważ model, który dzisiaj maluję, jest właśnie modelem żywicznym.
No i dobrze, kiedy podkład wysechł, co zazwyczaj zajmuje mu około 20-30 minut w takich normalnych warunkach, czas na pierwszy kolor. Decyduję się tutaj na użycie czerwonego z areografu i w tym przypadku sięgam po kolor RLM23. To jest farba z serii Model R. I dlaczego używam akurat tego koloru? Po pierwsze, jak pewnie wiecie, używanie czerwonego, generalnie malowanie czerwonego koloru nawet przez aerograf czasami bywa trudne. A ja w tym przypadku mam szarą bazę, czyli podkład, który jest na tyle jasny, że w moim odczuciu przyjmie dosyć ładnie ten podkład i kolor czerwony będzie po prostu dobrze wyglądać na tym podkładzie. To jest raz. Dwa, sięgam po farbę z serii Model R, dlatego że ona jest już trochę lepiej spreparowana pod kątem areografu. Nie chcę niepotrzebnie tracić czasu i też przede wszystkim nie na tym etapie będę robić cieniowanie. Zobaczycie później. No dobrze, kiedy mamy pierwszy kolor już położony, czas na drugi kolor. Wybieram tutaj kolor niebieski. I dlaczego akurat decyduję się na kolorystykę czerwono-niebieską? Otóż wcześniej, zanim zacząłem malować, musiałem określić, jaki będzie schemat kolorystyczny. Pogooglowałem sobie trochę i znalazłem między innymi schemat kolorystyczny miasta Altdorfu, który jest umiejscowiony właśnie w Starym Świecie, w uniwersum Warhammera, i stwierdziłem, że to jest całkiem dobry wybór, jeżeli idzie o tego zawodnika. Po prostu mi się ten schemat kolorystyczny spodobał. Dosyć klasyczny, ale jednak fajny. Potem, jak przy pomocy pędzla pomalowałem spodnie, muszę je jakoś rozjaśnić z areografu. Po to, żeby zrobić, jakby poprawić krycie farby, jednocześnie nałożyć dosyć cienką warstwę, no i zrobić jakieś takie podstawowe cieniowanie w tym przypadku. Sięgnąłem po ultramarynę z Vallejo Model Color, jednakże okazała się za ciemna. Żeby za bardzo tutaj nie kombinować, a postanowiłem po prostu na szybko dodać białego koloru z linii Model R, ponieważ jak już parę razy wspominałem, Vallejo Model R White, fantastyczna farba, jeżeli malujecie areografem. Pozostałe lubią sprawiać niestety problemy. Kolejnym krokiem jest odcięcie następnego segmentu na figurce przy pomocy pędzla. I do tego celu używam Cork Brown z linii Model R. Po zamalowaniu tym Cork Brownem ciała przerzucam się na German Grey, którym chcę pomalować m.in. skarpetki. Decyduję, że skarpetki będą dwukolorowe, dlatego dorzucam do tego jeszcze kolor znowu Red RLM23. Czas na skórzane elementy. Ja lubię robić tak, że kiedy maluję jakieś skórzane elementy na modelu, to staram się zróżnicować brązy. To znaczy, żeby to nie było tak, że wszystko na jedno kopyto, że buty z tego samego rodzaju skóry, że pasek z tego samego rodzaju skóry. Wiecie, o co chodzi, tak? Niech one się trochę różnią. Dlatego moim pierwszym wyborem jest kolor Cavalry Brown, który ląduje na butach. Natomiast kolorem Red Leather maluję paski. Natomiast kolorem Chocolate Brown maluje główny pas, który ta postać ma centralnie po środku. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy robimy True Metallic Metal, czy robimy Non-Metallic Metal? Ja się stęskniłem trochę za takim fajnym True Metallicem, więc postanawiam pójść w tę stronę. Sięgam po Gun Metal z linii Game Air. I teraz tak, jeżeli akurat w danym momencie nie macie metal kolorów, które są fantastycznymi metalikami i do pędzla, i do areografu, a chcecie sięgnąć po naprawdę dobre farby również pod pędzel, nie aż tak dobre, ale naprawdę dobre, to sięgnijcie po serię Game Air albo Model Air od Vallejo. Gwarantuję wam, że różnica pomiędzy tymi farbami a klasycznymi, takimi z Model Color, czy z Game Color, czy nawet Citadel, będzie ogromna. Chcę zrobić tu pewne zróżnicowanie, dlatego sięgam po Pale Burnt Metal i nim maluję łańcuch. Jest to dużo jaśniejszy kolor niż Gun Metal. I na tym mi jakby zależy, żeby pokazać, że zbroja jest takiego ciemnego, ciężkiego metalu, że ten facet nosi na sobie kawał żelastwa, ale ten łańcuch, który ma na szyi, że on jest dużo lżejszy, że jest z jakiegoś srebra, z czegoś tego typu, jest elementem biżuterii, a nie czymś, co ma go chronić przed przeciwnikami. Ponadto mamy na modelu jeszcze kilka elementów ozdoby, m.in. krągłe talizmany, które ma na łańcuchu, oraz klamra od pasa. I je decyduje się nam pomalować na kolor złoty. W tym celu sięgam już po normalny złoty z serii Metal Color. Ja maluję metaliki tak, że lubię je łoszować i nie za bardzo lubię je rozjaśniać. Dlatego decyduję się jeszcze na zrobienie delikatnego stipplingu przy pomocy Pale Burnt Metal. Używam do tego celu małego, naprawdę małego syntetycznego pędzla. Po prostu dźgam figurkę w różnych miejscach. Generalnie efekt zrobi to taki, że
Po pierwsze, rozwyjaśni mi Metalik. Po drugie, nie muszę trochę nad tym panować, bo Wash i tak trochę mi to przyciemni wszystko. A po trzecie, da trochę takie wrażenie takiego wyklepanego metalu. Takie przynajmniej mam nadzieję. Zanim jeszcze przejdziemy do Wash'y, potrzebuję tutaj dodać jeszcze jeden element. I dlatego sięgam znowu po Cork Brown i rozjaśnię niektóre krawędzie materiałów. Głównie skupiam się tutaj oczywiście na skórzanych elementach. W ten sposób chcę zrobić takie przetarcia tej skóry, żeby pokazać, że ona już jest troszeczkę znoszona. Czas na łoszowanie, moi drodzy. Na pierwszy ogień idzie Mid Brown. Mid Brown to jest mój ulubiony kolor do łoszowania skóry, dlatego zaczynam od jego skóry. W dalszej kolejności idzie Strongtone. Strongtone ląduje na elementach czerwonych, na elementach skórzanych. Teraz Darktone. Darktone z kolei decyduje się położyć na elementach metalicznych. Mam tutaj na myśli wszystko, co jest generalnie spektrum srebrnym, czyli zarówno pale burnt metal, jak i właśnie gun metal. Nie ruszam tym złota. Złoto natomiast łoszowane jest mid brownem. Decyduję się na dodanie troszeczkę niebieskiego łosza do dark tone, czyli do czarnego łosza, w ten sposób uzyskując taki ciemny, granatowy kolor. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie do złoszowania jego spodni, które są niebieskie. I to jest moment, w którym figurka jest złoszowana i zostaje przeze mnie odłożona na jakiś czas na bok, ponieważ te łosze muszą wyschnąć. Nie chcę ich przyspieszać suszarką, bo szansa na to, że łosze nie zachowają się tak, jak powinny, jest bardzo, bardzo duża. Czyli po prostu wszystko zaschłoby z wierzchu, pigment nie zgromadziłby się w niższych partiach. A to jest dokładne przeciwieństwo tego, na czym mi zależy. Dlatego to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie oczywiście o tym, co zawsze, nie? Czyli jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zasubskrybuj. Jeżeli nie dajesz łapkę w górę, to daj łapkę w górę. A w komentarzu napisz mi, jak Ci się podobał tego typu materiał, jak Ci się podoba materiał typu step by step. Czy chcesz widzieć więcej tego typu filmów na kanale? Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasz czas i widzimy się w kolejnej części zmalowania tego zawodnika. Trzymajcie się ciepło.